spokojnie. Ja pierwszy raz widziałam wywiad w ciemnych głosach. Ja się spodziewam, żeby było jasne. Zula jest solistką dużego zespołu ludowego, a z Wiktorem połączyłam wielkie uczucie. Wiktor jest dyrygentem tego zespołu i jakoś no, gdzieś od początku widać, że spotykają się w jakimś takim metafizycznym wymiarze. Łączy ich miłość. Zula też jest pogrążona trochę w takim trójkącie i to nie jest takie wcale łatwe jakby to dokonanie tu, wyboru. Oczywiście tutaj płynnie możemy przejść do Borysa Szyca. Pięknie się zdjęliście. Dzień dobry, nazywam się Borys Szyc. Gram Lecha Kaczmarka, kierownika administracyjnego. W ogóle kierownika, myślę, że to jest zawód kierownik. Nasadzony z partii, przemiły facet z dużą ambicją. No i cóż, tak jak powiedziała Joasia, zakochany w niej po prostu po uszy. No i pojawia się po prostu jakiś facet, który staje mu na drodze tej uczuciowej, którego zarazem niezwykle szanuje i podziwia. No i tutaj się rodzi ten rozłam wewnętrzny. Tak jest, no w oczywisty sposób jakby sytuacja wraca do mnie, prawda? Bo to ja jestem no, i generalnie jakby właśnie w ten sposób zgłębiamy relacje. Mogę coś bardzo poważnego zapytać. Bardzo poważnego, bo tu pewnie przejeżdżaliście i widzieliście zniszczenia. Widzieliście? To znaczy ja miałam taką sytuację, że wczoraj pobiegłam, postanowiłam zrobić sobie wycieczkę. No biegałam po lesie. No i biegam 40 minut po lesie. Biegam z tego lasu i nagle pan w takim hełmie krzyczy, co pani robi? Czy pani życie miłe? Co pani robi? Ja mówię, ale o co chodzi? No przecież pani nie widzi, że gałęzie lecą na głowę, jesteśmy ja, ale nie wiem, no ktoś mi tu powiedział, że mam wiedzę, nie przeczytałam. Pierwsza w życiu tu jestem, więc zostałam no naprawdę ostro drugana wczoraj, także dowiedziałam się o tych zniszczeniach. Dokładnie tak. Ja po przygodzie Asi z kolei zrezygnowałem z biegania. Ale myślę, że te pytania nie dotyczą naszego filmu i wobec tego możemy ich nie zadać. Oczywiście. Ja miałem wjechać rowerem, ale nie wjechałem. Bardzo ważna informacja. Który to jest dzień zdjęciowy? Wie pan co, najszczerzej na świecie i bez żadnej kokieterii nie mam pojęcia. Wiem, że któryś dziesiąty, kilkadziesiąty, kilkudziesiąty, nie wiem, o który to jest dzień. A kto to wie? Nie mam pojęcia, zbliżamy się do końca. Szczęśliwi czasu nie liczą. I tak no, gdzieś dojeżdżamy tym kompletnym, absolutnie dużym, imponującym pociągiem do końca i to zmęczenie też odbija się na percepcji, w związku z tym naprawdę, dzięki, gdyby nie Ewa, nie wiedziałbym, że do 53 lat. Jakby nie wiem, jakiego rodzaju temperamentem będzie dysponowało dziecko na planie, ale jeśli będzie bardzo żywe, to ja później mówię do kolegi, że wykapane. Wykapane? Tak. To rozumiem, dziecko czyjeś pan? Ja nie do końca wiem, ile mogę ze sceny zdradzać, więc tak naprawdę wyciągnąłem jedno dziecko. Nasze dziecko, tak. Nasze dziecko. Panów we dwóch, rozumiem. Ja pytam po prostu, czy podobny do mnie. To jest ta tajemnicza odpowiedź, wykapane. Dzisiaj coś będzie śpiewane, tak? Tak, dzisiaj padło będzie bajabongo. Tak, bajabongo, wczoraj całą noc śpiewałam bajabongo. A jeżeli chodzi o odnalezienie postaci, to mi jest bardzo łatwo się odnaleźć, bo w ogóle uwielbiam śpiewać i zawsze kształciłam się w tym kierunku. Dużo śpiewałam w swoim życiu w szkole muzycznej i w Opolu i gdzieś tak trochę opolska scena, można powiedzieć. Także dzisiaj całą noc śpiewałam bajabongo. Reaktowaliśmy Opole właśnie. Bajabongo, także tutaj właśnie o to ruce. Troszkę na Helenę Majdańską, tak, będzie okay. Pięknie. Ja się świetnie odnajduję. To jest taki okres, że kobiety bardzo kobiece wyglądają, mężczyźni bardzo męsko. Są te wszystkie jakby walory kobiecego kształtu podkreślone w taki sposób odwrotny niż teraz się nazywa, właśnie taki kompletny jakby brak zamiar kobiecości, więc bardzo się cieszę, że to będzie taki kino. Ja zazdroszczę Tomkowi Kotowi, ponieważ on tutaj odgrywa rolę amanta, a ja jestem tym brzydkim z partii i dlatego się nie utożsamiam z moją rolą. Ja z kolei drugi rok z rzędu jestem w latach 50. i ten krój gdzieś już tak przydnął.